Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy w Ostrowie Wielkopolskim, na osiedlu Licheńskim, za moimi plecami kapliczka Licheńska. Tutaj o godzinie 18 gromadzą się ludzie, odmawiają litanie loretańskie. Przed nami również motocykl, nie bez powodu, ponieważ chciałbym w kontekście Ewangelii powiedzieć o drodze. Ta droga jest wspólna dla wielu z nas, w szczególności dla księży, którzy łączy miłość do Chrystusa i pasja motocyklowa. A zarazem łączy nas wspólny klub motocyklowy, w którym należą kapłani, God's Guards, Boży Strażnicy. Naszymi barwami jest muszla, która symbolizuje znak pielgrzyma, Santiago de Compostela, szlak świętego Jakuba. Wpisany w tą muszlę jest krzyż. Ten krzyż nawołuje do nas, że na drodze są drogowskazy. Również w naszym życiu są Boże przykazania, dekalog, które daje nam Pan Bóg i które chcemy wykorzystywać w kroczeniu do Bożego Królestwa. Pan Bóg daje nam z miłości do nas te 10 przykazań, aby nam wskazać drogę. On sam mówi, że jest drogą, prawdą i życiem. Ten motocykl. Zobaczmy, żeby posiadać motocykl, trzeba mieć pragnienie jeżdżenia, trzeba zrobić prawo jazdy, zakupić ten motocykl, wsiąść i jechać. Czyli rzeczy, które są nam cenne, które należą do nas. W pierwszej rzeczy pragniemy, potem wykorzystujemy naszą wolę i zakupujemy. Ten motocykl ma już 35 lat, to już jest weteran, a nadal jeździ. I dzisiaj go przywiozłem po to, aby powiedział nam o bardzo ważnej rzeczy, żeby tak samo jak wykorzystujemy nasze pragnienia i naszą wolę, aby coś posiadać, aby coś stało się własnością, tak samo warto to przełożyć na kontekst przykazań Bożych. Nierzadko dzisiaj te przykazania są odrzucane przez nas, jakby pakowane jak rzeczy niepotrzebne do kartonów, rzucane na śmieci czy zanoszone na strych i przypominamy sobie o nich, kiedy idziemy do spowiedzi świętej czy uczestniczymy w rekolekcjach. A one mają stać się częścią naszego życia. Tak jak drogowskazy na drodze są nieustannie poustawiane, aby nam o czymś przypominały, przestrzegały, informowały. Tak samo Boże przykazania są wielkim darem Bożej łaski dla nas. I chcielibyśmy je zaakceptować przez nasze pragnienie, przez naszą wolę, aby stały się częścią naszego życia. Abyśmy zauważyli w nich nie ciężar, który Bóg nakłada na nasze ramiona, ale dar Bożej łaskowości, Bożego miłosierdzia, Bożych wskazówek, które towarzyszą nam każdego dnia. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. On daje nam z miłości do nas drogę do Ojca. Pokazuje nam Ojca. To On jednoczy się z Nim i w tą relację, którą buduje z Ojcem, pragnie posłać do nas Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, Ducha, który wypełnia nasze serca. Ducha, który również oświecił apostołów i oświeca nas, abyśmy rozumieli te pisma, które czytamy. Chcielibyśmy zatem wykorzystać naszą wolę, nasze pragnienia do tego, aby dekalog, Boże przykazania, stały się mocną częścią naszego życia, aby już nie były ciężarem, ale stały się dla nas lekkie, aby stały się dla nas wielkim darem Bożej łaski.